Dziś mają miejsce w Domu Kultury warsztaty wokalne, które przeprowadza pani Ania Rejda, którą też Państwo pewnie za chwilę usłyszą. Pani Ania Rejda przyjechała z Wrocławia i przeprowadza warsztaty, podczas których uczestnicy mogą się nauczyć bądź utrwalić też umiejętności przydatne w śpiewaniu, artykulacji, emisji głosu, rezonowania głosu i tych innych, bo tak jak wiemy, najtrudniejszym instrumentem, jaki powstał kiedykolwiek, jest to ludzki głos. I właśnie ten ludzki głos możemy dzisiaj sobie doskonalić. Mamy również w tle tutaj mobilne studio nagraniowe. Można sobie też zobaczyć, że już tutaj producent, znaczy realizator dźwięku do nas przyjechał i również będzie nagrywał to, co udało się utrwalić, wyszlifować na warsztatach wokalnych. I również efektem tego, tych wszystkich warsztatów, będzie nagranie wspólnego teledysku, który nie tylko pokaże uczestników warsztatów, ale również pokaże walory turystyczne, przyrodnicze i ekologiczne naszej muzycznej gminy Lubawka. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Fundacji Kwiat Lnu. Jest to projekt realizowany w ramach programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Są w życiu dobre, jasne dni. Są w życiu właśnie takie dni, gdy wszystko uśmiechnięte i ładne i odświetne tak, że słów mi brak. Przez miasto dobrze wtedy iść, przez miasto uroczyste dziś. Lecz pospiesz się, nie zbiegaj, bo już na ciebie czeka ktoś, kochany ktoś. Uczymy się piosenki pod tytułem Serdeczne życzenia Edwarda Hulewicza. Zrobiliśmy aranżację i jest aranżacja gotowa i teraz rozdzielamy ją na głosy i śpiewamy na głosy. Żeby cały utwór powstał, to ile tych prób musimy wykonać? Najlepiej dużo. My mamy 2 próby po 5 godzin, ale młodzież jest bardzo zdolna, więc jest super. No już ponad kilkanaście lat w jazzowej szkole we Wrocławiu uczę. Ale nie ograniczam się tylko do repertuaru jazzowego, także no tak, dużo, dużo doświadczenia z młodzieżą. Są w życiu dobre, jasne dni, dzień taki mamy właśnie dziś. Spójrz oczy, weź za ręce, czy trzeba czegoś więcej, by szczęśliwym być. Za oknem usiadł mały ptak i ścieka sobie, ale ja przejęty niesłychanie, czemu ścisłym cierpaniem ten odświetny dzień. Serdeczne życzenia, gorące życzenia, od serca do serca wprost. Jest nam bardzo miło poinformować, że pionierski projekt Muzyczna Gmina Lubawka dobiegł końca. Mamy już gotowy teledysk, który już można znaleźć na platformie YouTube. A słowo o tych warsztatach, co w ogóle w ramach nich się odbywało. Na początku mieliśmy spotkania z panią trenerką wokalną Anną Rejdą, która wprowadzała uczestników warsztatów w tajniki emisji głosu, emisji wokalu i różnorodne tego typu umiejętności. Później, opanowując piosenkę, która na tym teledysku jest przedstawiona, mieliśmy tutaj przywiezione mobilne studio nagraniowe. Każdy uczestnik warsztatów mógł zapoznać się z tajnikami pracy w studiu, z tajnikami tego trudnego kawałka chleba, jakim jest nagrywanie materiału dźwiękowego, nieustanne powtórki, dążenie do perfekcji, do ideału. No i ten zmiksowany materiał później
później użyliśmy w produkcji teledysku. Dzięki uprzejmości właśnie LGD Kwiatulnu mogliśmy ten teledysk zrealizować i był to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Opata Bernarda Rosy. Mam nadzieję, że nie jest to ostatnie tego typu działanie, bowiem zawiązała się bardzo mocno zintegrowana grupa młodych muzyków, zarówno wokalistów, jak i instrumentalistów i mamy nadzieję, że kolejne fajne pomysły będą nam do głowy przychodzić i będziemy je sukcesywnie realizować.